Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Wenecji, ale tej cieszyńskiej, a ponieważ przed nami walentynki, to zachęcam i przypominam o tym romantycznym zakątku Cieszyna. A teraz sprawdźmy już, co w najbliższych dniach będzie się działo w naszym regionie. No, z pewnością nie zabraknie propozycji dla zakochanych, zwłaszcza koncertów w takim właśnie romantycznym klimacie. Muzyczne walentynki m.in. w Wiśle, w sali widowiskowej tamtejszej biblioteki odbędzie się koncert Ewy Urygi. W programie również atrakcje dodatkowe, fotobudka i słodki poczęstunek. Start godzina 19, wstęp wolny. Piosenek o miłości nie zabraknie również w Brennej. W jazzowej odsłonie wykona je pochodząca z Ustronia Karolina Kidoń. Jazzowe walentynki w Przytuli rozpoczną się o godzinie 18. Impreza jest biletowana. Koncert walentynkowy również w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Wystąpią Kasia i Błażej z zespołem. Jak zapewniają artyści, będzie romantycznie. Koncert rozpocznie się o 19:00, bilety w cenie 20 zł. Z kolei Teatr Elektryczny w Skoczowie zaprasza na walentynkowy spektakl Na dwa serca w wykonaniu Aleksandry Dyrna i Piotra Karzełek. Wydarzenie to jest biletowane, start godzina 18:00. A teraz zmieniamy klimat. W Dębowcu walentynki upłyną pod znakiem cichociemnych. Przy obelisku w centrum o godzinie 11:30 odbędą się uroczyste obchody 79. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. O cichociemnych będzie mowa również w Skoczowie. W piątek o godzinie 14:00 zaplanowano otwarcie wystawy na tamtejszym rynku. Poświęcona będzie cichociemnym spadochroniarzom Armii Krajowej. O 14:20 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie o zesłaniu cichociemnych do łagrów sowieckich opowie profesor Krzysztof Hejke. W sobotę znów wracamy do romantycznych kawałków, a to za sprawą Mateusza Mijala, autora takich hitów jak Winny czy Szkło i lód. Koncert rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Wstęp wolny. W Ustroniu poszaleć będzie można w sobotę na lodowisku przy Alei Legionów. O godzinie 17:00 rozpocznie się bal na lodzie. Mile widziane stroje karnawałowe. Przenosimy się teraz do Istebnej. Dwór Kukuczka zaprasza na tradycyjną szkubaczkę z biesiadą góralską. Start godzina 14:00, wieczorem wspólna biesiada z kuchnią regionalną i muzyką góralską. W niedzielę 16 lutego w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Cieszynie odbędzie się czwarty koncert z cyklu Wieczory muzyki organowej i kameralnej u świętej Elżbiety. Tym razem możliwości brzmieniowe instrumentu zaprezentuje Ewelina Bachul z Cieszyna. Wstęp wolny, koncert rozpocznie się o 19:00. A jeżeli ktoś woli inne muzyczne klimaty, to w niedzielę powinien odwiedzić otwarty klub browaru zamkowego Cieszyn. O godzinie 19:00 rozpocznie się tam koncert zespołu Meduza. To zespół okrzyknięty supergrupą rockową. W składzie m.in. gitarzysta zespołu Perfect, basista z Budki Suflera. Impreza jest biletowana. Fani zimowych kąpieli w najbliższy weekend również znajdą coś dla siebie. Będzie to jednak nie kąpiel, a wspólne wejście na czantorie w samych, uwaga, gaciach. Zbiórka przy dolnej stacji wyciągu o godzinie 12:30. Ubrania wyjadą na górę wyciągiem, zapewniają organizatorzy. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.